He said that there was a mineral that was available in Egypt that was in the bandage they put on the mummy. I powiedział także, że w Egipcie istniał taki minerał, który znajdował się w tych bandażach, którymi owijane były mumie. That served the same function as that ground up Kaaba stone. Który miał dokładnie takie same właściwości jak ten sproszkowany kamień muzułmanów. He said it's related to what's called natron. 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 Że jest to powiązane z czymś, co nazywa się natron. And that the bandage on the mummy made a dielectric field, a fractal field. I że te bandaże, te o czym owijali tę mumię, tworzył te taki pole dielektryczne, takie fraktalowe pole w mumii. And that actually this was a slow cook, a slow alchemy. I to był taki tak jakby proces alchemiczny w takim zwolnionym tempie, tak jakby zwolnione gotowanie, tak jak przebiega zwolnione gotowanie. And the blood in the tissue would slowly charge collapse and turn to gold powder. I przebiegało to w taki sposób, że krew, czy ta tkanka, powoli przebiegała ten proces, który zmieniał ją w złoty proszek. Now after the break, I'm going to give you some information about technologies for healing based on that insight. I po przerwie porozmawiamy także o takich technologiach wykorzystywanych do leczenia, które wykorzystują właśnie taką metodę. Pain reduction. Z zmniejszeniem odczuwania bólu. Bone regeneration. Regeneracja kości. The number of fields that become revolutionized when you understand the fractal field is amazing. Really. Liczba dziedzin, które mogą tak naprawdę doznać takiej rewolucji, przełomu dzięki tej technologii, dzięki tym teoriom jest olbrzymia. After the break, we're going to understand better why it was that the Ark of the Covenant could reduce radioactivity. Po przerwie dowiemy się, dlaczego między innymi Arka Przymierza miała właściwości pozwalające jej na zmniejszenie radioaktywności wokół siebie. For the same reason that focused human attention measurably reduces radioactivity. W taki sam sposób, w jaki skoncentrowana ludzka uwaga ma zdolność zmniejszenia radioaktywności. The magic of the centripetal field. To jest to ta magia dośrodkowego pola. The magic of implosion. Magia implosion. And also after the break, I think we'll have some discussion, we'll take some questions. I myślę, że po przerwie także będziemy mieli moment, gdzie będziemy mogli zadawać pytania. So it's after 6, I think we'll take about 15 minutes off. Także zaczynamy się momencie przerwy. So first I'm going to give you a little history of how we started working with science and technology on implosion. Na początek taki element historii tego, w jaki sposób zajęli się tą technologią implozji. We started with a series of conferences to bring the scientists, leading scientists around the world to actually study and learn this new practical unified thinking. Zaczęło się od takiej serii sympozjów, takiej serii spotkań z różnymi ekspertami z różnych dziedzin, by pokazać im naszym problemem. The first major international conference was in Budapest in 05 and 06. Pierwsze takie konferencje miały miejsce w Budapeszcie w 2005 i 2006. You might recognize some of the names. We had Nassim Haramein, Elizabeth Rauscher, Richard Amoroso. Tutaj możecie zobaczyć, no, niektóre z tych osób, niektóre z tych nazwisk są powszechnie znane. And that's where I first presented an international paper suggesting that, in fact, fractality is the electric cause of gravity. I to był ten czas, kiedy po raz pierwszy zaprezentował taką pracę, którą wykonał, która sugerowała, że to fraktalność jest przyczyną grawitacji. The second major international conference of unified field physics was in Budapest in May 2008. Kolejnym takim spotkaniem, które dotyczyło
zunifikowanej fizyki pola odbyło się w maju w 2008 roku w Budapeszcie. And you might recognize some of the names. We had Fred Wolf. Jak widzicie znowu, na przykład Fred Wolf, Richard Amoroso. Richard Amoroso, to są te znane nazwiska z różnych dziedzin eksperci. You might recognize Peter Gergiev here. He's the Russian DNA scientist. Między innymi właśnie Peter Gergiev. He's the one who measured the fact that DNA, in fact, will make a little black hole. It actually makes a small amount of deflected gravity. I właśnie ten naukowy z Rosji był tym, który zmierzył i sprawdził, że DNA tworzy te takie małe czarne dziury. There's a lot of articles in the Russian and German literature about DNA as a superconductor that comes from Peter Gergiev's work. I między innymi bardzo dużo naukowej literatury jest poświęconej w języku rosyjskim, niemieckim temu, że DNA jest takim superprzewodnikiem i że tworzył właśnie te czarne dziury. Here are some of the slides. You actually use a radio frequency beam that will be bent by DNA, even, and then there's a residual effect that the beam is still bent after you remove the DNA. I kwestie, tutaj widzimy slajd z urządzenia, którego używał ten Gergiev. I tam skorzystał on z promienia częstotliwości, który był wygnany przez DNA. I ciekawe było też to, że po pozbyciu się, czy wyciągnięciu tego DNA z całego obiegu, pozostał taki efekt, tak jakby pamięci, że ten promień nano był zakrzywiony, nawet jak nie było już DNA, które powinno go zakrzywiać. The message is useful because, you know, your average genetic engineer doesn't even know DNA makes an electric field. I była to bardzo ciekawa i przydatna informacja, ponieważ większość osób, która zajmuje się genetyką, nie ma nawet pojęcia o tym, że DNA generuje pole elektryczne. But in fact, your DNA is making a little black hole. It's a little wrinkle in time, right around your DNA. It's powerful stuff. I prawda jest taka, że DNA tworzy takie właśnie małe zawirowania, małe czarne dziury, tak jakby taka zmarszczka na tym płótnie czasu. And it's good for you to know that your DNA is a star bender. That's a good start. Dobrze jest wiedzieć, że nasze DNA ma taką moc zaginania jakby gwiazd. You know, we talked yesterday about that coherent emotion causes your DNA to braid or nest in an orderly way. Mówiliśmy o tym wczoraj, że taka koherentna, taka pozytywna emocja ma zdolność takiego splatania DNA. And so in effect, your emotion is causing your DNA to embed and nest in very long waves. I taka właśnie emocja, ta koherentna, pozytywna emocja ma zdolność nie tylko splatania DNA, ale także zagnieżdżania go w większych od siebie falach. And we showed how you measure that. You actually measure the response of DNA braiding to love, to coherence in the heart. Yes? I mówiliśmy też o tym, że jest możliwe zmierzenie, w jaki sposób takie uczucie jak miłość wpływa na DNA. So if you think about it, genetic engineers think that there's big spaces in DNA where proteins are not replicating, and they call that junk DNA. I w genetyce jest mowa o czymś takim, takich elementach DNA, które nie są odpowiedzialne za tworzenie protein. Nazywa się to takim śmietnikiem DNA. But now we know that the spacing between the loop or the braids in the DNA. Ale teraz wiemy, że te przestrzenie, które nie są odpowiedzialne za tworzenie protein, te przestrzenie pomiędzy poszczególnymi związaniami DNA, is actually how your DNA is embedding and phase locking very long waves.
że są to miejsca, w których DNA się tak jakby łączy z tymi większymi falami, jest to miejsce zaczepienia tych, tych większych fal. So the physics is that the more you have access to bliss experience, it conditions your DNA to be organized with respect to very large electric fields. I z takiego, powiedzmy, innego podejścia do tej sprawy wynika, że im więcej mamy doświadczenia tej, tej ekstazy, tego, tego błogostanu, tym większą możliwość nasze DNA ma, by łączyć się i splatać z tymi wielkimi, bardzo długimi falami. Here is intense emotion causing your heart harmonics to reach the very organized long waves. Yeah? I tutaj widzimy ten wykres, który pokazuje drugi od góry w górnym prawym rogu, pokazuje w jaki sposób to rytm bicia serca jest wyrównywany, jest harmonizowany poprzez uczucie miłości. And here, during bliss experience, something similar is happening to your brain waves. I podobna sprawa ma, ma miejsce, jeżeli sprawdzamy działanie naszych fal mózgowych podczas uczucia błogostanu. So you're triggering very long wave coherence at the moment of peak emotion and your DNA says, oh, that feels good. W taki obrazowy sposób właśnie otwieramy nasze DNA na obecność tych, tych długich fal, tych takich koherentnych długich fal podczas tego uczucia ekstazy i jedno z drugim, przyciągamy jedno do drugiego. So your DNA responds by grating, that's called piezoelectric. The sound wave meets the voltage wave. Yeah. To jest ten efekt piezoelektryczny DNA, kiedy skręca się w taki sposób, że fala napięcia łączy się z falą dźwiękową. So z falą właśnie tego bicia serca. So if your genetic engineer doesn't understand how DNA makes a soul inventing a long wave, you shouldn't let that genetic engineer make the cereal for your children. Jeżeli nawet genetyk, który zajmuje się produkcją płatków śniadaniowych dla dzieci, nie wie o tym, że DNA jest odpowiedzialne także, tak jakby można powiedzieć, za tworzenie duszy, no nie powinniśmy takiemu genetykowi tworzyć takich płatków dla naszych dzieci. So we were talking about Peter Carey's work with DNA here. The other scientist there who invested was El Nashi, who was there actually invited. But he's the one who did all the work on Goldman ratio in unified field theory. I tutaj ta osoba El Nashi, który był zaproszony na tę konferencję również, jest osobą, która jest odpowiedzialna za rozbudowanie, za stworzenie właśnie tej całej złotej proporcji. So the next big conference we held on unified field science was the Breakthrough Technologies Conference in Calgary, as you see, in 2009. I kolejną konferencją dużą, która odbyła się w Calgary w Kanadzie w 2009 roku, była konferencja dotycząca przełomu technologii. And that's, as you see, breakthrough-technologies.com. And there we had people like Pat Flanagan, who is a world-famous water scientist. Many of you have heard of him. I tam pojawił się także Pat Flanagan, który jest ekspertem w dziedzinie badań nad wodą. We also had Nassim Harami, Elizabeth Rauscher. Mieliśmy także te osoby, które przed chwilą wymieniłem, nie chcę przekręcić ich nazwiska. And again, we worked with a lot of these fractal technologies as a science working group, yes? I w takich grupach roboczych złożonych z naukowców pracowaliśmy nad tymi technologiami fraktalowymi. So I'm going to give you an example right now, yeah? I tutaj pokażę nam przykład. Here you see Pat Flanagan, the water scientist. Widzicie tutaj właśnie tego Pata Flanagana, eksperta od wody. He's most known perhaps for his book Pyramid Power. Jest najprawdopodobniej najbardziej znany dzięki swojej książce Moc Piramidy.